Hejka, tutaj Remy z kanału Layla Quicks i w dzisiejszym filmie opowiem Wam o książkach, które udało mi się przeczytać w maju i w czerwcu. Nie było majowego wrap-upu na kanale jeszcze, ponieważ przeczytałam w maju tylko dwie książki i czerwiec był bardzo dziwnym miesiącem dla mnie, więc jakby nie czułam potrzeby nagrywania wrap-upu z maja po pierwsze, a po drugie nie miałam na to czasu jakby głowy do tego, bo sesja i zaliczenia i inne rzeczy tego typu, więc ostatecznie właśnie nigdy nie nagrałam tego wrap-upu, więc opowiem Wam dzisiaj krótko o tych dwóch książkach, które udało mi się skończyć w maju i potem przejdę do mojego wrap-upu z tegorocznego Tenchatonu. Więc pierwsza książka, którą udało mi się skończyć w maju, to Jane Eyre, Charlotte Bronte. Ta książka jest bardzo długa, nie sądziłam, że ona jest tak długa i dlatego tak długo zajęło mi czytanie jej. Co mogę Wam o niej powiedzieć? Podobała mi się bardziej niż Wichrowe Wzgórza, to na pewno, i trochę mniej niż Duma i Uprzedzenie. Cała historia wydawała mi się trochę bardziej sympatyczna, jakby przystępna, prawda? Podobało mi się to, jak Jane jakby bardzo mocno ceni sobie edukację i jakby też ma swoje zdanie w niektórych sprawach. Wiadomo, że to wciąż jest trochę inny poziom niż na przykład to co jakby teraz widzimy wśród kobiet, ale no na przykład kiedy nie chcę spoilerować, ale kiedy odmówiła pewnemu mężczyźnie małżeństwa, tak? Kiedy stwierdziła, że nie wyjdzie za niego i nie wyjedzie z nim, to miało dla mnie dużo sensu i bardzo się cieszę, że jakby podjęła taką decyzję i to było przyjemne. Ale to w sumie jedyne, co mogę Wam powiedzieć na temat tej książki, bo też no nie wiem, no klasyk, no tak. Następna książka, którą udało mi się przeczytać w maju, to Autobiografii Christiny Loren i to przeczytałam w audiobooku na Storytel. Główny bohater w tej książce zapisuje się na zajęcia, na których ma jakby napisać książkę w semestr w swojej szkole za namową swojej przyjaciółki i okazuje się, że jakby osobą, która pomaga prowadzić te zajęcia jako teacher's assistant, czyli no powiedzmy taki pomocnik nauczyciela, jest nastolatek starszy od nich o rok, który napisał właśnie w bardzo młodym wieku książkę, która stała się bestsellerem. I generalnie to oni wszyscy żyją w takim małym, bardzo religijnym miasteczku, w którym jest bardzo dużo mormonów i ten chłopak, który napisał ten bestseller, również pochodzi z takiej mormońskiej rodziny i to w ogóle chyba jego ojciec jest jakimś duchownym i w ogóle. Więc jakby to nie jest dobre środowisko do zakochiwania się, prawda, w osobie tej samej płci, ale właśnie to się dzieje w tej książce. Nasz główny bohater jest biseksualny, a ten jego love interest jest gejem. Ta książka była słodka momentami, a momentami była rzeczywiście jakby taka, wiecie, poważna i myślę, że właśnie dobrze jakby przedstawia całą skomplikowaność problemu z religią a seksualnością, która nie jest heteroseksualnością. Oczywiście no nie mogę się wypowiadać ani za mormonów, ani w ogóle za ludzi religijnych, ale jakby no według mnie to było dobrze przedstawione i też podobało mi się to, jak właśnie autorki nie bały się tego, że bycie głęboko religijnym jest jakby podstawą tożsamości Seba i to, że jest gejem, jest dopiero czymś, co jakby czego się nauczył o sobie później i co dopiero staje się dla niego ważne, a jednak przede wszystkim przez całe życie najważniejszy był dla niego Bóg. I myślę, że to bardzo ciekawe i bardzo jakby, nie wiem, no po prostu duża wrażliwość na ten temat i to mi się spodobało. Podobała mi się też relacja głównego bohatera z jego najlepszą przyjaciółką. Myślę, że byli uroczy. I no tak, generalnie bardzo fajna książka. Polecam serdecznie. I jeszcze może tylko szybko wspomnę, że jedna z przyczyn, dla których przeczytałam tak mało w maju, to też to, że czytałam Wojnę Makową Rebeki F. Kwang i przeczytałam jakieś 400 stron tej książki, czyli mniej więcej tyle powiedzmy. I no, bo to jest bardzo gruba książka, więc jakby trochę mi zeszło czasu na czytaniu jej, chociaż jej nie skończyłam. I teraz możemy przejść już do mojego tenchatonowego, wow. To było trudne słowo. Tenchatonowego wrap-upu, czyli wszystkich książek, które przeczytałam w czerwcu. Jeżeli nie wiecie, czym jest Tenchaton, to jesteście bardzo nie na bieżąco. Mogę podlinkować film z ogłoszeniem Tenchatonu tegorocznego w opisie, chociaż nie wiem, czy to będzie przydatne, skoro już minął. Ale zasadniczo Tenchaton to miesięczny maraton czytelniczy, który się odbywa co roku w czerwcu, który sobie organizuje tutaj i no nie tylko, podczas którego wystarczy czytać książki z bohaterami LGBTQIAP, żeby brać udział w Tenchatonie. W zeszłym roku mój Tenchaton był bardzo, bardzo udany i z tego co pamiętam, to przeczytałam kilkanaście książek. W tym roku poszło mi trochę gorzej, no bo jednak miałam sesję i bardzo dużo zaliczeń i
No zwyczajnie nie dało się inaczej. I ostatecznie przeczytałam 7 książek, co myślę, że wciąż jest całkiem niezłym wynikiem. Co prawda większość z nich to audiobooki, w tym niektóre były bardzo, bardzo krótkie, ale wciąż jestem zadowolona z tego wyniku, jakby tak odpowiada mi ten wynik. Chociaż właśnie nie skompletowałam większości mojego TBR-u na ten miesiąc, więc no to przykre jest, ale za to, no jakby wiecie, te książki nie uciekną, przeczytam je w przyszłości. Pierwsze dwie książki, które skończyłam w trakcie Zenchatonu, to Felix Ever After, Kejsana Kalendara oraz Symptoms of Being Human, Jeffa Garvina. O obu tych książkach mówię w filmie pod tytułem Transmisja. I to jest pierwszy film z serii, którą będę nagrywać, mam nadzieję, regularnie na kanale, w którym będę opowiadać o książkach z transpłciowymi postaciami, które czytam. Tak wiecie, trochę w stylu vlogowym, ale też jakby celem jest to, żeby rzeczywiście móc szczegółowo opowiedzieć o tych książkach i o reprezentacji, którą oferują i o tym, jakby co mogło być lepsze albo na przykład co jest właśnie bardzo fajne. Więc jeżeli chcecie więcej posłuchać o tych dwóch książkach, to zapraszam właśnie do tego filmu, będzie oczywiście podlinkowany w opisie. Felix Ever After bardzo, 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 bardzo mi się podobało i to chyba będzie jedna z moich ulubionych książek teraz i bardzo poprawiło mi humor i była przeurocza i kochana i w ogóle wow, co za książka. Symptoms of Being Human podobała mi się przez pierwszą połowę, ale potem zasadniczo autor zrobił wszystko, co mógł, żeby zepsuć tę książkę dla mnie jako transpłciowego czytelnika, który czyta książkę o transpłciowej postaci, którą nagle spotykają same okropne rzeczy. No jakby ta książka, mam wrażenie, że jest bardzo mocno napisana pod cispłciową część ludzi, która mogłaby po nią sięgnąć, co jakby nigdy nie jest dobrym znakiem i zwłaszcza kiedy jest jakby to napisane przez cispłciową osobę, której rzeczywiście której może po prostu brakować trochę wrażliwości na niektóre tematy, albo która może nie widzieć szkodliwości właśnie na przykład przedstawiania ciągle i w kółko i tylko i wyłącznie trans cierpienia, więc to mi się nie podobało. Ale tak, no jeżeli chcecie posłuchać więcej, to mówię więcej, o wiele więcej w filmie z serii Transmisja. Następny audiobook, jakiego odsłuchałam, to The Falling in Love Montage autorstwa Ciary Smith. Nie wiem, czy to się czyta Ciara, czy jakoś inaczej, ale to jest romans między dwoma dziewczynami, taki bardzo letni, którego akcja rozgrywa się w Irlandii. Nasza główna bohaterka Saoirse właśnie kończy ostatni rok liceum i ma wakacje i tak dalej. I na imprezie u jednego chłopaka, którego niby nie lubi, ale tak naprawdę oni się przyjaźnią, to jest wspaniała relacja, poznaje jego kuzynkę, z którą, prawda, spędzają miło wieczór, całując się i potem zaczynają się umawiać. Jednak Saoirse bardzo boi się jakby angażować w związki, bo po pierwsze jej poprzednia dziewczyna, z którą przyjaźniła się całe życie i która była dla niej bardzo, bardzo ważna, z nią zerwała i jakby Saoirse jeszcze się tak nie do końca po tym pozbierała. Mama Saoirse ma demencję i stopniowo zapomina wielu, wielu rzeczy ze swojego życia i Saoirse żyje w strachu, że jakby ją też spotka taka demencja i że też zapomni właśnie wszystkich najważniejszych momentów swojego życia, więc boi się właśnie angażować w jakiś związek. A mimo tego zgadza się chodzić na randki z Ruby i to są randki w stylu komedii romantycznych, jakby zainspirowane takimi właśnie scenami, które się pojawiają w komediach romantycznych i one mają całą listę i na podstawie tej listy jakby wybierają, co będą robić i Ruby też jakby daje Saoirse takie zadanie domowe w stylu właśnie oglądania komedii romantycznych, żeby wiedziała, czego się spodziewać i to było przesuper. Generalnie książka była przeurocza i myślę, że bardzo dobrze też jakby poradziła sobie z tymi trudniejszymi tematami i no fajnie było zobaczyć postać, która mimo swojego młodego wieku jakby boi się zakochać, bo to jest też coś, czego młodzi ludzie doświadczają, nie? Wiecie, pierwsze złamane serduszko albo jakieś inne zmartwienia mogą sprawić, że ktoś nie chce się angażować w związki i to nie jest wszystko zawsze takie bardzo pluszowe i milusie, więc to było super. Also, ilość całusów w nos, jaka była w tej książce, była niesamowita, wspaniała, cudowna, zawierająca dech w piersiach. It was great. Polecam serdecznie. Właśnie tak jak mówiłam jeszcze wcześniej, bardzo też podobała mi się relacja między Saoirse i Oliverem, czyli tym chłopakiem, którego on jakby uparcie mówi, że nie lubi, ale tak naprawdę wyraźnie jakby się lubi z nim i ma z nim bardzo
fajną relację. To mi się trochę kojarzy, nie wiem czy oglądaliście taki serial Derry Girls i on jest dostępny na Netflixie i zasadniczo opowiada o przygodach grupki przyjaciół w latach 90. żyjących właśnie w Irlandii i chodzących do chyba szkoły katolickiej, z tego co pamiętam. Ale relacja jakby między właśnie tymi dziewczynami z Derry Girls i tym jedynym chłopcem, z którym one się przyjaźnią, trochę mi się kojarzyła właśnie jakby z relacją Olivera i Saoirse, ponieważ właśnie to jest ten sam jakby rodzaj, wiecie, niby sobie dokuczają i niby sprawiają sobie przykrość, albo w ogóle wypierają się tego, że się znają i że się zadają, ale mimo tego spędzają razem czas i wiedzą sobie dużo i kiedy trzeba, to sobie pomagają i w ogóle wspaniałe, po prostu cudowne. No tak, bardzo polecam tę książkę, bardzo mi się podobała i to będzie jeden z tych takich właśnie idealnych romansów queerowych po prostu, które będę polecać każdemu, kto będzie miał ochotę przeczytać coś w tym stylu, bo no to było wspaniałe. Następny audiobook, którego odsłuchałam, to było Final Draft Riley Redgate. To podobało mi się już trochę mniej i myślę, że częściowo dlatego, że jakby w tym momencie już przeczytałam bardzo dużo książek z nastoletnimi bohaterami, którzy mają jakieś grupki znajomych i zwykle jakby uczęszczają do szkoły i tak dalej. I zwyczajnie jakby wejście po raz kolejny z rzędu do właśnie takiego samego otoczenia, gdzie znowu mam szkołę i mam jakieś zajęcia i mam grupkę przyjaciół, której muszę jakby się nauczyć, muszę ich rozróżniać i wiedzieć kto jest kim, jakie są relacje między nimi i między nimi a główną bohaterką. To się już zrobiło trochę jakby nudne i męczące w tym jakby at this point in ten czatun. Ale w tej książce nasza główna bohaterka Laila jest wielką fanką science fiction i ma swój ulubiony serial science fiction, ma swoją ulubioną serię książek science fiction i zasadniczo chce być pisarką właśnie, żeby pisać książki tego typu. I ma też swojego ukochanego nauczyciela angielskiego, który mu zawsze pokazuje swoje opowiadania i którego zawsze dostaje pochwały, które ją motywują, ale niestety ten nauczyciel trafia do szpitala i zamiast niego jakby na zastępstwo przychodzi inna kobieta, która jest bardzo uznaną, prawda, zdobywającą sukcesy na skalę światową pisarką, która jakby w ogóle nie uznaje science fiction jako literatury, powiedzmy, i która zaczyna traktować ją bardzo surowo. I żeby jakby się jej przypodobać, żeby zdobyć lepszą ocenę i żeby jej zaimponować, Leila zaczyna robić rzeczy, których nigdy wcześniej by nie robiła. Ja nie wajbuję z science fiction, więc jakby to było mi kompletnie obojętne, szczerze mówiąc. W tej książce jest też romans między główną bohaterką a jej przyjaciółką i to było super i jakby od początku było oczywiste, że ona jest w niej zakochana, nawet jakby wiecie, kiedy ty już wiesz, ale bohater jeszcze nie wie. Tak, to było takie doświadczenie. Leila jest ogólnie panseksualna, co myślę jest bardzo ważne i fajnie jest zobaczyć rzeczywiście główną postać w książce, która jest panseksualna, jakby mówi o tym otwarcie, więc to było super. Ogólnie reprezentacja w tej książce myślę, że jest bardzo dobra, znaczy jakby na pewno jest różnorodna, nie wiem w sumie czy jest dobra, no bo nie mogę się wypowiadać za wiele z tych grup, ale Leila jest też, ma chyba jej ojciec jest z Ekwadoru, jest też grubsza trochę, więc to też są jakby rzeczy, które się pojawiają w tej książce, a jej właśnie love interest Hannah jest, może nie chcę paląć głupoty, ale jest, wydaje mi się, że Koreanką. Przez większość tej książki miałam takie podejście, wiecie, bardzo neutralne, jakby nie podobała mi się specjalnie mocno, ani nie podobała mi się specjalnie mocno, ogólnie byłam dość obojętna. W którymś momencie Leila ma takie mocne załamanie psychiczne i wpada w taki wir, wiecie, depresji. I to jak potem o tym mówiła i jak to opisywała, to mnie trochę ruszyło, popłakałam się, nie będę kłamać, chociaż jakby to mogło mieć coś wspólnego z tym, że nie spałam całą noc wcześniej i miałam bardzo stresujący egzamin tego samego dnia, więc jakby nie wiem, czy to jakby na plus dla książki, że potrafię sprawić, że jestem emocjonalna, że to jednak wszystko związane po prostu z moim stanem cielesnym i tym, że byłam po prostu naprawdę wykończona i zestresowana do granic możliwości. I kolejna rzecz, która mi się podobała rzeczywiście dość mocno w tej książce, to to, że była tam na przykład scena dziewczęcej masturbacji oraz seksu między dziewczynami. Myślę, że to jest coś, co się nie pojawia często w młodzieżówkach. I szczerze mówiąc, po jakby tej ilości książek, które przeczytałam, w których na przykład musiałam czytać sceny masturbacji nastoletnich chłopców, to jakby nie mówię, że to było przyjemne, no bo to wciąż trochę niekomfortowe, ale na pewno była to miła odmiana i jakby fajnie było zobaczyć coś zwyczajnie innego i jakby
pokazanie też właśnie kobiecej seksualności. That was cool. No tak, jeżeli ta książka brzmi jakby was interesowała, to polecam, ale jakby nie zaimponowała mi jakoś super, super bardzo. Może w ten sposób. Następnie mam tu książkę, którą czytałam przez dosłownie pół miesiąca, od 15 czerwca do końca czerwca. I to jest Pantomime, Laury Lam. Ta książka siedzi na mojej półce od bardzo wielu lat i wreszcie się za nią zabrałam. I myślę, że to trochę był błąd, w sensie fajnie by było, gdyby udało mi się przeczytać wcześniej i myślę, że jakby kilka lat temu bardziej by mi się spodobała. Ale zasadniczo jest to książka o głównej postaci, która jest osobą interpłciową. I jeżeli chodzi o jakby tożsamość płciową, to myślę, że to też jest bardzo takie trudne do określenia. Jakby sama ta postać postrzega się różnie i myślę, że jakby to bardziej idzie w stronę niebinarności niż jakiejś binarnej tożsamości. I zasadniczo ta postać była wychowywana przez większość życia w takiej dość zamożnej, arystokrackiej rodzinie. To jest ogólnie fantastyka. Jako Ginny i była wychowywana na dziewczynę i żeby zapewnić jej przyszłość, jej rodzice postanowili jakby poddać ją operacji, wiecie, genitaliów, jak to często bywa, prawda, w przypadku osób interpłciowych, żeby jakby pasowała do standardów i była normalna. I w tym momencie Ginny postanawia uciec z domu i dołącza do cyrku, w którym występuje jako chłopak o imieniu Majka. I jest aerialistą, wiecie, skacze po tych takich, trzyma się tych trapezów i tak po linie sobie chodzi i robi różne rzeczy w powietrzu. Nie mam pojęcia, jak to działa, ale tak jak mówiłam, to jest fantastyka, ale zasadniczo ten element fantastyczny jest taki bardzo subtelny i ma większe znaczenie dopiero pod koniec książki. I to mi trochę przeszkadzało, bo to jest taki niby świat, w którym ta magia trochę wymarła i jest trochę zapomniana. I wiecie, wszystkie te stwory, potwory istnieją tylko w legendach, ale no to było trochę nudne, bo tak naprawdę skupialiśmy się przede wszystkim na codziennym życiu, najpierw jakby na zmianę jakby Ginny w przeszłości i wspomnieniach i Majka w cyrku i właśnie co tam sobie robi na bieżąco, na co dzień i no nie wiem, to było trochę nudne. Znaczy wiecie, ja się nie nudzę na książkach, ja naprawdę nawet jakieś najludniejsze opisy mnie nie nudzą zwykle. Ale tutaj rzeczywiście niewiele się działo po prostu. Nie wiem jakby co działo się przez większość tej książki, oprócz tego, że poznawaliśmy historię właśnie przeszłości naszej głównej postaci i dowiadywaliśmy się, co robi sobie na bieżąco w tym cyrku. I dopiero pod koniec wydarzyły się pewne rzeczy, które rzeczywiście jakby, wiecie, był jakiś plot twist, zadziało się coś, była jakaś akcja, ale nie podobało mi się to, w jakim kierunku to zmierzyło. Myślę, że ta książka jest też napisana w bardzo taki prosty sposób, w sensie, że jakby wiecie, to nie są żadne skomplikowane zdania, ani nic w tym rodzaju. Co prawda język może być trochę trudniejszy, więc jakby nie mówię tego w sensie, że może polecam na początek dla ludzi, którzy chcą zacząć czytać po angielsku, bo jednak język jest taki, wiecie, stylizowany na starodawne czasy i w ogóle. Styl jest prosty, ale jakby słownictwo niekoniecznie. Otoczenie cyrku i jakby wszystko, co się dzieje w cyrku, to nie jest moja ulubiona rzecz w książkach i w ogóle w fikcji. Zwłaszcza kiedy nie podchodzi się do tego z wystarczająco dużą ostrożnością i delikatnością. No bo generalnie nie popieram wielu rzeczy w cyrku. Na przykład, wiecie, pokazywania ludzi jako dziwadła i tak, robienie z nich atrakcji. Albo no też jakby wykorzystywanie zwierząt, powiedzmy, między innymi, więc to mi się nie podobało jakoś szczególnie. Wiem, że są ludzie, którzy lubią taki klimat, ale to nie zrobiło na mnie żadnego wrażenia. Romans był słodki, bo Majka w którymś momencie jakby zaczyna się spotykać, powiedzmy, czyli jakby być z dziewczyną, którą poznaje w tym cyrku i byli razem super uroczy. Są jakby takie, wiecie, wskazówki romansu między Majka a innym bohaterem tej książki, który jest opisany jako jakby 20-parolatek, jakby we swoich wczesnych latach 20, powiedzmy, a Majka ma 17 lat i to mi się tak średnio podobało. Ta różnica wieku mi się nie podoba, trochę z nią nie wajbuję. Chociaż kocham tego bohatera, bo jest wspaniały i Dry Sun to po prostu najlepsza część tej książki. Ale oprócz tego ta książka była po prostu bardzo, bardzo, bardzo przeciętna. No nie mogę się wypowiedzieć na temat reprezentacji interpłciowości, bo to jednak nie jest jakby coś, czego doświadczam i trudno było mi znaleźć jakby recenzje właśnie związane z tym aspektem tej książki, więc nie mogę się za bardzo wypowiedzieć na ten temat. Wydaje mi się, że to było w miarę dobrze opisane, chociaż jakby mam wrażenie, że zbyt dużo uwagi jakby jest właśnie poświęcone
genitalium Mike'a i na przykład jest taka scena, kiedy właśnie mówi pewnym osobom, że jest osobą interpłciową i że kiedy Mike'a podaje się za chłopca w tym cyrku, to trochę udaje chłopca, bo nie jest chłopcem, bo jakby nie uważa się za chłopca, ale też nie uważa się za chłopca, dlatego że jest osobą interpłciową. I w tym momencie jakby zdejmuje ubrania, żeby pokazać, że ma zarówno piersi, jak i genitalia, które bardziej przypominają penisa niż waginę. I to było takie... Okej, okay, ale czy to było konieczne? Czy nie możesz po prostu z nimi porozmawiać i wytłumaczyć im tego? Więc to było trochę dziwne. Jest też jakby tutaj cała, powiedzmy, magiczna rasa, czy jakby rodzaj ludzi, którzy właśnie według legend są jednocześnie mężczyznami i kobietami i na figurkach właśnie są przedstawieni mniej więcej tak jak osoby interpłciowe. I to też jest jakby kwestia, z którą jakby nie wiem jak się czuć, bo z jednej strony rzeczywiście, wiecie, kult na przykład osób, które łączą cechy męskie i kobiece w różnych kulturach istnieje nawet w naszym świecie. I jakby nie sądzę, żeby wykorzystanie tego na rzecz fikcji było czymś jakoś szczególnie złym, zwłaszcza, że to też jest bardzo jakby... No to też jest tożsamość, nie? Są ludzie, którzy po prostu na przykład się utożsamiają jako to spirit i to jest to i to jest jednocześnie związane z ich kulturą i z ich tożsamością płciową i tak dalej. Ale z drugiej strony jakby te osoby mają też magiczne zdolności i to w sumie jedyne osoby z magicznymi zdolnościami, jakie poznajemy w tej książce, w sensie jakby w ogóle, no. Więc to jest jednak trochę takie, wiecie, mimo wszystko alienowanie ich i robienie z nich tych innych i no nie wiem. Nie wiem jak się z tym czuć. Myślę, że ta książka była właśnie bardzo przeciętna i nie wiem, czy chcę kontynuować tę serię. Myślę, że gdyby jakby była łatwiej dostępna, gdybym mogła po prostu ją kupić fizycznie za jakieś niedrogie pieniądze, to pewnie bym kontynuowała tę serię, ale kiedy wiem, że muszę to sprowadzać sobie i zamawiać i w ogóle, to jakoś mi się szczególnie nie chce, chociaż rzeczywiście Dry Sun skradł moje serce. No nie wiem. Nie wiem jak się czuć z tą książką. Następna książka, której odsłuchałam w czerwcu, to był Rick, autorstwa osoby imieniem i nazwiskiem Alex Gino. I to jest książka dla młodszej młodzieży, powiedzmy, to jest jakby middle grade, czyli powiedzmy późna podstawówka, w której właśnie nasz główny bohater Rick zaczyna naukę w middle school i zaczyna już odkrywać różne rzeczy o sobie i o swoim przyjacielu, z którym się zadaje od bardzo dawna, o imieniu Jeff, który zachowuje się niemiło i jakby Rick dopiero teraz zaczyna zauważać, że mu to przeszkadza i że nie podoba mu się sposób, w jaki Jeff traktuje innych ludzi, ale też dołącza do szkolnego klubu, jakby, no nie pamiętam jak to się nazywa, chyba Rainbow Spectrum czy coś takiego, zasadniczo klub dla dzieciaków LGBT i sojuszników, gdzie poznaje właśnie dzieciaki LGBT i też odkrywa różne rzeczy, uczy się różnych rzeczy i dowiaduje się też trochę rzeczy o sobie. Na spotkaniach tej grupy Rick poznaje takie słowa jak aromantyczność i aseksualność, które wydają się idealnie opisywać to, co on czuje, oraz dowiaduje się też wielu innych rzeczy, na przykład o płci i zaimkach i tak dalej. Generalnie to była po prostu bardzo urocza książka, no bo jednak była dla dzieci. Podobała mi się przez większość czasu, trochę długo zajęło Rickowi zorientowanie się, jakim dupkiem jest Jeff i że nie warto się przyjaźnić z kimś takim. I to mi trochę przeszkadzało, wiecie, po prostu czekałam na ten moment, kiedy on się zorientuje, że jego postawa jest krzywdząca i w ogóle. Rick też odwiedza swojego dziadka co tydzień i jakby dopiero teraz zaczął to robić. Wcześniej nie miał nigdy ze swoim dziadkiem takiego jakby stałego kontaktu i odkrywa, że mają podobne zainteresowania i że lubią ten sam serial, jakiś chyba science fiction, ale też dowiaduje się, że jego dziadek lubi cosplayować żeńskie postaci z tego serialu i to było przeurocze, w ogóle cała ich relacja była przeurocza. Bardzo podobały mi się właśnie spotkania tej grupy, powiedzmy, że to było Rainbow Spectrum, mi się wydaje, że to jednak trochę inaczej, ale nieważne. Podobał mi się po prostu jakby sam pomysł tego. Trochę mnie tak to uderzyło, bo to jest wciąż trochę niewyobrażalne, żeby rzeczywiście tak otwarcie mówić o sprawach związanych ze społecznością LGBT jakby do dzieci i po prostu rozmawiać z nimi na ten temat otwarcie i pozwalać im się wypowiedzieć. I na przykład jakby fakt, że to są dzieciaki, które mają chyba ze 12 lat i wiedzą, jaką mają tożsamość płciową, albo zastanawiałam się nad tym, jakich zajęków chcą używać, bo zwyczajnie jakby mają pozwolenie na eksplorowanie takich rzeczy i to jest coś, co się im pozwala robić.
To jest trochę jakby dla mnie niewyobrażalne jakby w naszych realiach, ale jako fikcja bardzo przyjemnie się o tym czytało i no fajnie by było mieć coś takiego, fajnie by było, gdyby świat tak wyglądał. Więc bardzo przyjemnie się o tym czytało. W tej książce pojawia się też bohaterka innej książki tej samej osoby, czyli Melissa z George. I Melissa jest super. I najlepsza przyjaciółka Kelly też jest super. I bardzo się cieszę, że się tu pojawiły i były badassowe. To jak Melissa jakby urosła i jak dojrzała i jak zdała sobie sprawę, jakby wiecie, że nie wszystkim musi wszystko tłumaczyć i że może po prostu być sobą i że ma prawo być sobą i być bezpieczna i czuć się komfortowo jako transpłciowa dziewczyna, to było wspaniałe. I była tam też jedna postać, która była osobą niebinarną i miała na imię Green. I była przesuper. Oczywiście, że jedyna osoba z imieniem, które jest jednocześnie kolorem, była niebinarna, to było bardzo śmieszne. Więc tak, no, bardzo, bardzo przyjemna książka, polecam serdecznie. Jest też bardzo krótka, no i dość prosta, no bo to jednak właśnie książka dla dzieci, więc polecam serdecznie. I ostatnia rzecz, jaką udało mi się skończyć w czerwcu, to był kolejny audiobook książki pod tytułem The Black Flamingo, autorstwa Dina Atty. To jest książka, Boże, ja nigdy nie wiem, jak to się mówi po polsku. A novel in verse. Że jakby napisana poezją. I sam autor czyta audiobook, co jest bardzo miłe, jak zawsze. Swoją drogą chyba audiobook Felix Everafter też czyta osoba, która napisała tę książkę. Więc to jest przesuper. The Black Flamingo opowiada o zasadniczo całym życiu młodego chłopaka imieniem Michael, o jego dorastaniu i o tym, jak zainteresował się dragiem na studiach. Myślę, że też przede wszystkim o jego tożsamości, czy może różnych tożsamościach, które się przenikają i oddziałują ze sobą, prawda? Ponieważ Michael jest gejem, ma mamę, która z pochodzenia jest Greczynką i tatę, który jest Jamajczykiem, więc dorasta jako homoseksualny, biracial nastolatek w Wielkiej Brytanii, w Anglii gdzieś, nie wiem. No i ta książka jest właściwie o odnajdywaniu siebie, prawda? O odnajdywaniu swojego miejsca, odnajdywaniu jakby sposobu na wyrażanie siebie. Właśnie Michael pisze wiersze, potem też zaczyna się interesować dragiem. I wiecie, ja jakoś nieszczególnie lubię drag, w sensie jest fajny i w ogóle cool, szanuję, ale jakby nie interesuje mnie to jakoś szczególnie. Ale w tej książce pod koniec był taki wiersz, który Michael przeczytał na swoim pierwszym występie właśnie o dragu i o tym, co znaczy drag dla niego i dla wielu, wielu innych osób, który no, sprawił, że się wzruszyłam, więc to było bardzo, bardzo powerful i bardzo mi się to podobało. Więc tak, no, bardzo sympatyczna książka, właśnie porusza ważne tematy, takie jak właśnie też jakieś różnice kulturowe i jakby życie wśród różnych kultur, tak? Czy właśnie jakiś brak połączenia z kulturami swoich rodziców i tak dalej. Przede wszystkim właśnie ta końcówka bardzo, bardzo mi się spodobała. W sensie jakby nie, że tylko ta część książki była dobra, tylko jakby, że wcześniejsze części książki były jakby podstawą do tego, żeby ta końcówka mogła być tak dobra i tak mocna i tak potężna i wspaniała. Więc serdecznie polecam również tę książkę i tak, również jest dostępna na Storytel, tak jak każdy audio, którego słucham, więc polecam bardzo serdecznie. Okej, ten wrap-up jest jakoś strasznie, strasznie długi, ale to już koniec tego filmu. Podliczyłam, ile mam punktów w ten chatonie i udało mi się zdobyć 13 na 15 punktów. Jedyne wyzwanie, których nie spełniłam, to przeczytanie książki polskiego autora albo autorki oraz przeczytanie książki non-fiction. 7 książek to może nie tak dużo jak w zeszłym roku, ale mimo tego jestem zadowolona z tego wyniku, a przede wszystkim jakby z jakości tych książek. I cieszy mnie też to, że wiem, że mam jeszcze bardzo, bardzo dużo innych wspaniałych, dobrze zapowiadających się queerowych książek w przyszłości. I bardzo, bardzo mi się podoba ta perspektywa. Więc mimo tego, że ten czat się skończył, oczywiście ja będę dalej czytać takie książki i to samo polecam wam. Dodam jeszcze, że Twitter ten czatonu będzie działał przez cały rok. Może nie jakoś super aktywnie, ale jeżeli na przykład będziecie mieli ochotę się podzielić na Twitterze swoją opinią o jakiejś książce z głównymi postaciami, które są queer albo dotyczące tych spraw, to możecie napisać tweeta z użyciem właśnie hashtagu tenchatonu i możemy z tego zrobić takie nasze miejsce do dzielenia się książkami, jakby poza, powiedzmy, YouTube'em, w taki trochę, wiecie, luźniejszy sposób, gdzie można rzeczywiście trochę porozmawiać na ten temat.
Więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam serdecznie. Dziękuję wszystkim bardzo za udział w tegorocznym tenczetonie. Bardzo mi miło, że w ogóle kogoś to zainteresowało i cieszę się, że mogliśmy się razem bawić. Napiszcie mi w komentarzu koniecznie, czy braliście udział w tenczetonie i jakie macie wyniki i jaka była na przykład wasza ulubiona książka, którą przeczytaliście w tym miesiącu. Oraz oczywiście wypowiedzcie się na temat książek, które ja czytałam, jeżeli macie coś do powiedzenia. Ja bardzo chętnie o tym wszystkim poczytam. I tak, dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!